Więc witam wszystkich tutaj. Będziemy sobie dzisiaj mówić o OpenStreetMap. Najpierw ja powiem ogólnie, co to jest OpenStreetMap, a potem Marek poruszy jeden konkretny aspekt dotyczący właśnie 4D, jak to było, że powiem, w agendzie tam uwzględnione, żeby nie przedłużać. Co to jest OpenStreetMap? OpenStreetMap jest to taki projekt, otwarty projekt społecznościowy, którego celem jest zgromadzenie danych geograficznych. To jest coś takiego jak Wikipedia, w tym sensie, że każdy może tam, powiedzmy, coś dodać od siebie i coś z tego wziąć dla siebie. Czyli, krótko mówiąc, metoda copy-paste ma na myśli to właśnie, że można po prostu sobie, podobnie jak z Wikipedii, coś tam, jakieś te dane wziąć, skopiować, wykorzystać do własnych potrzeb. Od strony technicznej jest to po prostu XML, który jest składowany na Postgresie. Tam dokładnie na Postgresie on jest składowany. To, co widzimy na mapie, gdy sobie wejdziemy na mapę OpenStreetMap.org, to jest po prostu renderowany przez kawałek softu, który się nazywa Mapnik. Po co jakieś mapy tworzyć, skoro jest jakiś Google Maps, jest jakieś targiały, są jakieś inne. Mianowicie, przede wszystkim, wydaje mi się, przyczyną powstania tego projektu było to, że wszelkiego rodzaju mapy są mapami komercyjnymi i właściwie niewiele można z nimi zrobić. Poza tym, że na przykład można sobie je wyświetlić, zobaczyć, pooglądać, wyznaczyć jakąś trasę, jeśli oczywiście tam na to daną aplikację pozwala. Powstał projekt OpenStreetMap, który od początku jest otwarty. Przepraszam. Mianowicie, każdy może sobie te dane wziąć z projektu OpenStreetMap i może wykorzystać w taki sposób, jaki chce. OSM, czyli OpenStreetMap, jest na licencji CC, czyli Creative Commons. Czyli, że powiem, w tej licencji jedynym tam warunkiem właściwie użycia tych danych jest zaznaczenie źródła. Trzeba po prostu zaznaczyć, gdy się wykorzystuje te dane, że te dane pochodzą z OpenStreetMap. To jest jak dla mnie podstawowa sprawa. Kolejna rzecz to są takie rzeczy właśnie jak kompletność takich danych. Mapy komercyjne są po prostu mapami, które są uzupełniane, powiedzmy, w ten sposób, że dana firma, na przykład Google, kupuje te dane geograficzne od innych firm, na przykład od Nafteka, kupuje je od urzędów geodezyjnych. Marko, może ty wiesz, jak tam skąd się pozyskuje dane bardziej, nie? Później dobrze. I po prostu te dane są takie są niekompletne. Znaczy kompletne, no powiedzmy, są w jakimś tam stopniu kompletne, ale mogą być kompletniejsze. Ta sprawa, że coś, co jest stworzone przez społeczność, może być lepsze. Mianowicie można po prostu dodać coś od siebie, można narysować jakąś drogę, na której innej mapie po prostu ich nie ma, jej nie ma i tym podobne rzeczy. No zresztą w kolejnym punkcie to zaznaczyłem. Mianowicie, przygodowo ostatnio było otwarcie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Muszę się pochwalić, że projekt OpenStreetMap był jednym z pierwszych, za chwilę powiem, kto był jeszcze pierwszy, egzekwo, był jednym z pierwszych projektów, które miał po prostu naniesioną kompletną tę obwodnicę u siebie na mapach. Można było sobie wejść, zobaczyć, jak ona biegnie, łącznie oczywiście z zastosowanymi tam wezłami drogowymi i całą resztą. Dlaczego był jeden z pierwszych? Bo jest jeszcze jeden projekt mapowy, to tak po prostu woli, że powiem, informacji. Jest jeszcze UMP i to jest właśnie ten projekt, który jeszcze miał właśnie też równolegle z nami. Też jest to projekt otwarty, no ale tutaj mówię o OpenStreetMap w tym momencie. No właśnie, tutaj Google Maps jest jak Windows, prawda? Fajne jest, kolorowe, można z tego korzystać. Wydaje się za darmo, można wejść sobie na stronę. Można tego używać w nawigacji od niedawna zresztą, bo Google Maps wprowadziło ostatnio możliwość nawigowania na swoich telefonach z Androidem. A
ale niestety są ograniczenia. Najczęściej są to ograniczenia są to ograniczenia po prostu licencyjne, co dużo mówić. Na przykład mało kto, często się, znaczy nie powiem, że mało kto, źle to powiedziane jest. Często się zdarza, że po prostu ludzie korzystają z Google Maps, naruszając warunki użytkowania Google'a. Google mówi w swoich warunkach użytkowania, w skrócie licencji, że nie wolno używać tego komercyjnie. To tak w skrócie. No, niestety. Małą dygresję. Byłem kiedyś na takiej konferencji naukowej, na której przemawiał główny prawnik Google na Europę, Niemiec. Była taka sala, było tam kilkaset osób i ja zapytałem, czy skoro ja tutaj, żeby trafić na tę konferencję, wydrukowałem sobie mapkę z Google Maps i użyłem ją do tego, żeby przejść drogę od dworca do tego centrum hotelowego, gdzie konferencja się odbywała, czy ja złamałem warunki licencyjne Google'a? I on powiedział tak. Oczywiście wywołało to szmer na sali, ponieważ prawie każdy, kto tam by to zrobił. No właśnie, też słyszałem, że mapę Google'a to tak za bardzo drukować nie można, aczkolwiek ostatnio znajomy, gdy mu o tym powiedziałem, to zapytał się mnie, to co jest na ten przycisk drukuj u góry na mapce? No, zagiął. Dobrze. OpenStreetMap jest jak Linux. Pod tym względem, że po prostu my mamy dostęp, tak jak mamy dostęp do źródeł Linuxa, ta sprawa jest otwarty system, tak samo mamy dostęp do źródeł projektu OpenStreetMap. Te wszystkie dane są dostępne, korzystając z odpowiednich mechanizmów, można się do nich dostać i można je odczytać i można je dowolnie tam sobie przekształcać i przerabiać, co się tam chce. Po prostu, no, cóż tu więcej mówić. Co można narysować w OpenStreetMap? No wszystko. Właściwie każdy obiekt geograficzny można narysować w OpenStreetMap. Jeśli tylko da się go zawrzeć jakoś, powiedzmy, w przestrzeni geograficznej, to da się go nanieść na mapę. Marek będzie poruszał jeszcze inne aspekty czasowe, ale to nie moja proszę. Tutaj na przykładzie drogi na przykład. Przykładowo rysujemy jakąś drogę. I co na tej drodze można na przykład, jak można ją otagować, czyli jak można ją oznaczyć, żeby było to dobrze. Przykładowo numer, czyli ref. Tutaj koło nas biegnie droga na przykład numer 74 do Kielc. I to jest właśnie tenże ref. Typ, czyli highway. Highway primary to są na przykład nasze drogi krajowe. Szerokość, tam w metrach, liczba pasów, jakość. W zależności od tego, jak ta droga jest, czy ma dużo dziur, czy nie, maksymalną prędkość, progi spowalniające i inne, wiele innych rzeczy. To oczywiście dużo z tych rzeczy na przykład nie będzie widać, na przykład nie będzie widać maksymalnej prędkości. Znaczy to wszystko źle mówię. To będzie to, które z tych informacji da się przeczytać na mapie takiej wyrenderowanej, zależy od tego po prostu, jak ktoś stworzy render, prawda? Na przykład ktoś będzie chciał wyciągnąć sobie takie informacje właśnie, jak pokazać, w których miejscach droga jest zła, więc po prostu w renderze napiszę z tym, który pokaże po prostu te informacje. Skąd pozyskiwać dane geograficzne, czyli skąd rysować? No podstawowa sprawa, taka właściwie pierwotny sposób pozyskiwania tych danych, to polegało na tym, że brało się ten odbiornik GPS, zapisywało się w nim ślad z tego odbiornika w odpowiednim formacie i po prostu potem się ten ślad otwierało w programie do edycji i się po prostu rysował na tej podstawie tę przykładową drogę, prawda, którą chciało się nanieść w obecnie. Teraz się już od tego odchodzi. Oczywiście jest to sposób jak najbardziej dobry, gdy nie mamy zdjęcia. Na przykład wiemy, na przykład, ktoś wybudował nam nową drogę, przykładowo wschodnia obwodnica Kielc powstała. Nie ma ich jeszcze na żadnych zdjęciach lotniczych, więc po prostu najlepszym sposobem jest wziąć sobie odbiornik GPS, który jest teraz w każdym telefonie właściwie, przejechać się, włączyć sobie logowanie, zapisywanie do śladu, przejechać się tą drogą i mamy już ślad. Potem tylko trzeba go wprowadzić do programu, narysować na podstawie tego śladu drogę i już będzie. Zdjęcia lotnicze. Zdjęcia lotnicze, no to co znamy z Google Maps, prawda?
Oczywiście z Google Maps nie możemy korzystać, to od razu mówię, że dlatego, że ze względu ten licencyjny Google Maps nie pozwala na rysowanie na podstawie ich zdjęć. Owszem, oni mają fajne zdjęcia, mają pokrycie w sumie całej kuli ziemskiej, ale niestety nie udostępniają tych zdjęć dla OpenStreetMap. Zdjęcia lotowcowe, to tutaj chciałbym powiedzieć o tym, że można zrobić sobie samemu zdjęcia okolicy z góry. Nasz kolega Andrzej, którego niestety dzisiaj tutaj nie ma, właśnie tym się zajmuje. Rzecz polega na tym, że... Na poprzedniej jesieni był. Tak, na poprzedniej jesieni był. Rzecz polega na tym, że po prostu podczepia aparat fotograficzny. Jego zresztą założeniem ogólnie tej idei jest takie założenie, że żeby to było wszystko jak najtaniej. Bo można sobie kupić oczywiście samolocik za 10 tysięcy złotych, włożyć tam aparat fotograficzny i puścić go w teren, jak najbardziej. Też tak robimy, czy też będziemy robić. Ale taniej, o wiele taniej jest po prostu podczepić aparat fotograficzny do latawca i zrobić zdjęcia z góry. Wypuścić po prostu ten latawiec na powiedzmy kilometr i zrobić zdjęcia z góry, potem tylko trzeba je ładnie posklejać i ma się ładną ortofotomapę. Jak ten latawiec ląduje z aparatem? Tak po prostu, no latawiec się, potem się zbija szpulkę i on coraz niżej, no łagodnie ląduje. Nie ma żadnej z tego powodu tam katastrofy, o, tak powiem. Tylko z tego co pamiętam, Andrzej miesiąc rok temu opowiadał, że jak jest chyba na lince podróży 100 metrów, to chyba jakąś tam zgodę Urzędu Lotnictwa użył. To znaczy, wiem, że Andrzej ma z tym problemy, jeżeli chodzi o Warszawę, bo Warszawa jest nie orientuje się do pani w prawie lotniczym, jak tam jest w przypadku Warszawy, ale wiem, że Warszawa ma z tym problem, no bo tam samoloty dosyć gęsto latają i tam faktycznie jest problem. No, wątpię, on pozyskuje zgodę za każdym razem, gdy chce latawiec wypuścić, ale wiem, że stara się po prostu tak to robić, żeby tam nie było żadnej z tego powodu katastrofy lotniczej. Wiem, że tak poza obszarem, gdzie nie ma korytarzy powierzchni, to jakoś tam nie jest to wielkie halo. Chętnie bym pokazał jakiś przykład tych zdjęć. Proszę? A pamiętasz adres? Ja wam pokażę wam po prostu, jak wyglądają takie zdjęcia, które z latawca. Przez co? O, masz tam, drugie miałeś. Dwa. Dobra, niech to się ładuje. Za chwilę powinno się załadować, więc wtedy pokażę. Geoportal, znaczy jeszcze nieszczęsny geoportal. Nasze państwo posiada zdjęcia lotnicze dobrej jakości. Jest to, dobrej jakości mam na myśli, jest to 50 cm na piksel. Są to zdjęcia już całkiem fajne. Niestety też nie ma zgody. Niestety nie mamy zgody na wykorzystanie tych zdjęć, a szkoda. Szkoda dlatego chociażby, że te zdjęcia powstały za pieniądze podatników i dlatego jest szkoda. No tutaj niestety już wielu próbowało. Wielu próbowało i niestety ciągle odpowiedź jest odmowna. Jeżeli chodzi o historię, to trzeba powiedzieć, że niestety, ale polskie urzędy geodezji i kartografii były zdominowane przez wojsko oraz pewien demoludowy sposób myślenia i wielu ludzi zostało tam po prostu i są urzędnikami państwowymi i nadal są w tych urzędach i dlatego coś, co kiedyś było największą świętością, teraz po prostu tak oddać tylko dlatego, że to są pieniądze podatników. Po prostu pytanie, założyliśmy stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, dyskutujemy tam właśnie zwrócenie się z oficjalną pisemną prośbą, ale musimy przeanalizować akty prawne, które są w Polsce oraz akty prawne Unii Europejskiej, tak aby grzecznie się z prośbą zwrócić, a następnie, kiedy już ta prośba zostanie z dumnych powodów odrzucona, zaskarżyć Polskę w Strasburgu. Przecież prezydent ostatnio też przegrał przed NSA.
Nie a właśnie nie. Jakieś tam informacje publiczne i przegrał, że ten SRM się tak, ale już teraz będziemy mieli większą reklamę. Ale nie, ale to prawda, ja żartuję, to był dowcip, tak? Oczywiście, powiązane z RSTO. Wszystko z cenami, jeżeli chodzi o uzyskanie zdjęć. Do tej pory próbowaliśmy uzyskać te zdjęcia nie jako stowarzyszenie, tylko jako po prostu taka inicjatywa, no, dostaliśmy odmowę. Znaczy dostaliśmy inaczej. Dostaliśmy nieoficjalną zgodę, ale oficjalnie nie dostaliśmy. Tak to było. No dwa lata temu w sumie ktoś tam próbował od nas się z nimi dogadać. Dobrze, to co widzicie, tylko niestety to się bardzo powoli ładuje, bo tam serwer, na którym to leży, ma troszkę malutki upload. To są właśnie zdjęcia zrobione z latawca. Mógłbym to przybliżyć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, to załaduje się kiedyś, ma się. Dobrze, co to jest UMP? Już w sumie o nim wspomniałem wcześniej. Mówię o tym dlatego, że OpenStreetMap Polska, OpenStreetMap Polska ma dużo wspólnego z UMP. UMP jest to taki projekt też otwarty, też to projekt mapowy jest, tylko że nawet on jest trochę starszy niż OpenStreetMap. Powstał chyba w 2001, przepraszam. Oni tam początkowo zaczynali tylko od mapy Warszawy, potem się to rozrosło na całą Polskę. I to też jest projekt otwarty, jak już mówiłem, tylko że oni są po prostu ukierunkowani, tworzą tylko mapy Polski. I są ukierunkowani na Garminy, czyli oni tam po prostu codziennie tworzą kompilacje map swoich na Garminy. Padają często pytania, dlaczego nie połączyć tych dwóch projektów OpenStreetMap i UMP w jeden. Problemy są dwa. Pierwszy problem jest techniczny, mianowicie UMP używa innego formatu danych. Owszem, są to też dane tekstowe, ale niestety w innym formacie. Synchronizacja tego jest raczej niemożliwa. A dwa, że no każdy jest przywiązany do swojej broszki i UMP po prostu chce rozwijać swoje, a my chcemy rozwijać swoje. No i tak się teraz w sumie zamyka z pracy. Co robi UMP w Polsce w OpenStreetMap? Mianowicie gdzieś w 2009 roku, głównie jeszcze w 2010 się tam zahaczył, zrobiliśmy import z UMP do OpenStreetMap. Mogliśmy zrobić, ponieważ UMP jest również na licencji CC, więc zrobiliśmy. I stąd właśnie UMP jest poza. Dlatego na przykład, gdy tam ktoś edytuje, może na przykład kliknie sobie na jakiś obiekt, zobaczy source UMP, coś tam. To jest właśnie jakiś obiekt pochodzący z UMP. No i tyle właściwie na tę chwilę. Jeżeli co chodzi z tą dokumentacją. Obecnie to przymierza się powoli do zmiany licencji. Przejdzie z CC na ODPL. To jest licencja opracowana właśnie przez fundację OpenStreetMap, która jest właśnie bardziej dopasowana do tego zagadnienia danych takich mapowych, kartograficznych i tak dalej. CC tak właśnie, tam są jakieś problemy, nie do końca się nadaje właśnie do tego. Dlatego właśnie powstała nowa licencja. I z tą deoptymizacją to chodzi o to, że po prostu, jeśli na przykład edytujemy jakiś obiekt w OpenStreetMap, zmienimy na przykład jakieś tam jego właściwości, żeby usunąć ten tag source, bo on tak jakby jest potwierdzony przez nas, został dotknięty, wiemy, że on tam jest, można usunąć source. Bo niestety ciągle istnieje widmo nad nami, że kiedyś na przykład za 30 lat te dane, które zostaną zdeoptymalizowane, będą musiały zostać usunięte. Gdyby na przykład OpenStreetMap Foundation postanowi całkowicie przejść na ODPL, w tej chwili jest to tak jakby podwójnie. Znaczy, stricte to w tej chwili jest ciągle na CC, ale już tak powoli po prostu można powiedzieć, że podwójnie jest licencjonowane, czyli jest CC, ODPL. I w momencie, kiedy całkowicie się odetniemy od CC, to trzeba będzie po prostu usunąć te dane, które pozostały na CC, żeby mieć czystą sprawę. Ok. Skąd nie pozyskiwać danych? W OpenStreetMap, ogólnie takim jednym z haseł OpenStreetMapowych jest to, że OpenStreetMap is outdoor activity. Mianowicie chodzi o to, że wszelkie dane pozyskujemy obserwując otoczenie. Krótko mówiąc, idziemy sobie w Polskę, idziemy sobie powiedzmy na rower, jedziemy, zbieramy ten ślad, obserwujemy, prawda, co tam po drodze się jest,
jakie na przykład są tam ograniczenia, jakie tam ciekawostki turystyczne są, typu na przykład kościoły czy jakieś muzea. Potem wracamy do domu i to nanosimy. Takie jest główne założenie. Tutaj w tym chcę właśnie w momencie powiedzieć, że żeby nie wprowadzać danych z innych map. Na przykład, żeby na przykład sobie nie wziąć takiej mapy i z niej nie przerysowywać. Co to są za mapy, to potem powiem. Dlaczego? Tak jak widać, kontaminacja, mianowicie ktoś może nam kiedyś udowodnić, że te dane zostały przerysowane z jakiejś mapy komercyjnej, no i wtedy będzie troszkę łyso. Wiele sprawa, dane będzie trzeba usunąć, ale to jeszcze pół biedy. Projekt straci na wiarygodności i niestety będzie po prostu troszkę po ludzku głupio. Obarczenie błędami. Jeżeli chodzi o obarczenie błędami, mapy komercyjne, wszelkie mapy zawierają błędy, nie ma mapy idealnej. Tutaj na tym obrazku, który widzicie, jest przykład właśnie takiego błędu, który prawdopodobnie został celowo wprowadzony w jednej z map komercyjnych. Mianowicie ta ulica nie istnieje. Ona się tak sympatycznie nazywa Lai Close. Ta ulica nie istnieje. Tutaj jest zdjęcie, jak ta ulica wygląda. Ta ulica według map powinna być gdzieś tutaj. Jak widzicie, są budynki. I jest to prawdopodobnie właśnie taki celowy błąd. To się ładnie nazywa Easter Eggs, który właśnie ma na celu dyskryminację. Na przykład właśnie, gdyby ktoś przerysował sobie tę ulicę, wzorował się na tej mapie komercyjnej, można łatwo udowodnić, że o, przerysowałeś naszej mapy, zapłać nam 10 milionów. Czym rysować? Tak, ja tu gadam, prawda, ciągle sama teoria nic nie pokazuje. Rysować przede wszystkim ludzie, którzy rysują w OpenStreetMap te wszystkie rzeczy, używają Yosma. Jest to aplikacja oparta, stworzona właściwie w Javie, znaczy stworzona, napisana w Javie. Jest w miarę wygodna, obsługuje wtyczki i to jest podstawowe narzędzie dla tak zwanych wyjadaczy. Mercator też jest w sumie tego typu aplikacją. Ja nie używam, wiem tylko, że jest, woli ścisło, co wspominam. Podłoż jest to, co jest tam na stronie. Gdy sobie wejdziemy na stronę openstreetmap.org, zdjęcia lata sobie się załadowały w międzyczasie. Tylko z traktu przesuwek się połowy. No ale to jest właśnie to, co widzicie, to jest całe miasteczko namiotowe. Tutaj już niestety latarz nie objął tego obszaru, po prostu brakło tych zdjęć. Ale te zdjęcia są po prostu zrobione z latawca. No jak widzicie, są całkiem ładne i składne. No tutaj troszkę się rozmyło. Mógłbym to przybliżyć, może można to zrobić. Mogę przybliżyć? Dobrze, to wrzucę następnego zooma, niech się ładuje. Potlacz. Potlacz to jest tutaj, gdy na przykład sobie klikniemy w edycję, to domyślnie się załaduje nam potlacz. Oczywiście, gdy przytrzymamy dłużej myszkę, to rozwinie się lista i jest potlacz 1, to jest stara wersja tego edytora flashowego. I potlacz 2, to jest nowa wersja, która powstała jakiś rok temu. Jest to ulepszona wersja. Dla mnie, czy 1, czy 2 jest totalnie bez sensu. Chociażby z tego względu, że jest mało wydajna, aż pomijam to, że ja tam się nie potrafię odnaleźć. Nie wiem, jak tam co się robi, a to wszystkie może się nauczyć, ale jest totalnie niewydajna. Ostatnio próbowałem zbudować jedną dzielnicę Dublina w potlaczu i niestety tak się to zawaliło, że 4 rdzenie i 4 liberamy nie pomogły. Także niestety. A wiosnie nie ma problemu. Wiosnie mogę sobie załadować cały Lublin i on tam nie będzie miał z tym problemu. Dobrze. Może w sumie już zobaczę, co tam jeszcze na następnym slajdzie. A od czego zacząć? No tak. No to w sumie taka część teraz bardziej praktyczna będzie. Jeśli nie macie nic przeciwko. Tutaj odpalam sobie Yosma właśnie. Zobaczymy jak nasza okolica tutaj wygląda. Tak właśnie, na moim laptopie to tak fajnie biega, nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że to Windows. Cztery rdzenie. Cztery rdzenie to ja mam w domu. To jest
ściąganie jakichś tam danych z serwera. Co my tu mamy? Toby. No nie, Toby to może niekoniecznie. Spróbujmy znaleźć przy moją chodzicę. Są jakieś mogucice. Leci to nie pomaga. Okej. Okay. To jest nasz obszar. Spróbuję go pobrać. Pobłądziłem przy moście Poniatowskiego, bo musiałem na Wisłę się do hotelu na wodzie. Był problem z znalezieniem płaszczy nad ulicą. Okej, okay. to jest może troszkę przeminę tu. To są po prostu te dane, które właśnie pobrałem z serwera. Podstawowym obiektem, tak jakby w OSM jest punkt. Punkt to jest na przykład to, a na przykład mogę sobie stworzyć jakiś punkt i to jest właśnie. Jego można atakować, na przykład można atakować go jako parking. Oczywiście w tej chwili robię zapowiedź od czapy, bo tego parkingu tutaj nie ma prawdopodobnie, ale do tego dla pokazu. Tego skasuję. Z punktów tworzą się drogi, to jest oczywiste, gdybyśmy chcieli sobie narysować jakąś drogę, to ją sobie. Oczywiście sama droga, samo to, że narysujemy jedną linię, nic nam nie daje. Po prostu jest linia, która jest nieatagowana i trzeba ją jakoś atagować, żeby miała jakikolwiek sens. Przykładowo, gdyby chcąc atagować taką drogę lokalną, to po prostu daje się highway residential i w tym momencie ta droga już jest atagowana. To jest minimum, które trzeba zrobić dla zaznaczenia drogi na przykład w terenie. Gdybym teraz to wysłał na serwer, to by się to wyrenderowało, w aplikacjach nawigacyjnych też by to było. Pytanie, byłoby to brane na tych nawigacjach, czy nie ta droga? No chyba nie, no bo jest tak w polu. Dokładnie, jest niedołączona przede wszystkim do niczego innego. Ale jeżeli byłbyś dostatecznie blisko? Nie, to tak nie działa. Na niektórych nawigacjach działa. To chyba na tych opartych na górę. Nie, na ogół. Jest to techniczny błąd.
Miejsca techniczne błąd o tyle, że nawigacja musi wyrobić założenia, że jest ślepa uliczka kończąca się przy brzegu autostrady i gdzie mogę zawrócić i od autostrady dzieli ją tylko płot. Więc nawet kryterium oparte na odległości, powiedzmy 50 cm, nie sprawdza się w takiej sytuacji. Ale chcesz powiedzieć mi, że jest droga, jest przerwa między drogą a nawigacją, jak zaczęła robić tamtędy? To znaczy nie. Zdarzyło mi się tak, że podczas jazdy straciłem na chwilę kontakt z po prostu z internetem. Z asfaltem. Z asfaltem straciłem kiedyś. Natomiast straciłem kontakt z internetem i poszatkowała mi się droga między Wrocławiem a Poznaniem, że po prostu nawigacja gdzieś pogubiła fragmenty i naprawdę miałem fragment głównej drogi tej Wrocław-Poznań, którym po prostu jechałem fragmentami. I był fragment pośrodku niczego i jak byłem dostatecznie blisko, nawigacja uznawała, że jestem na. No tak, bo nawigacja mnie, to jest właśnie taka, trochę takie obejście problemu niedokładnego rysowania dróg. Bo to każda nawigacja działa w ten sposób, że ona przyciąga się do najbliższej drogi, którą tam znajdzie w pobliżu, powiedzmy, 30 metrów, prawda? No to ona wtedy stwierdzi, że o, to tą drogą chyba jadę, do niej się przyciągnę. Ale to też czasami nie działa. Koniec A1-ki, przynajmniej na mojej nawigacji, jest przesunięty jakieś 40 metrów na zachód. Efekt jest taki, że jak jadę pomiędzy końcem A1-ki, tym Wodzisławskim, a Żurami, to jadę wszystkimi prostymi drogami, które są po prawej stronie. I ciągle dostaję komunikaty, jedziesz za szybko, jedziesz za szybko, jedziesz za szybko. Czy używasz mapy OWI? Słucham? Używasz mapy OWI? Tak, używam map OWI i z od razu pod stałym połączeniem z internetem, więc ściągamy na bieżąco. Tak, właściwie to mijamy się tutaj z głównym celem opowiadania o FastTrip, ale ponieważ pracuję rozwijając systemy nawigacji, więc mogę powiedzieć, że ten odstęp między wartością rzeczywistą a tą mierzoną jest wpisany w dobre systemy, tak żeby one łapały tą drogę, na której się nie jedzie. Jest tam pewien odstęp, który po przekroczeniu którego nawigacja uznaje, że no rzeczywiście nie jestem już na tej ulicy, tylko jestem off-road i wtedy szuka sobie innej alternatywy. I jeżeli jest taka sytuacja, że ulica jest narysowana źle, a tak w przypadku starych map na wteka jest, bo niekiedy muszę przyznać, że w firmie dziwiliśmy się, że w ogóle nawigacja funkcjonuje przy tak złych danych. Oczywiście nikt tego tutaj tobie nie powie, prawda? Nie nagrywacie Państwo. Pasywycznie. No po prostu chodzi o to, że dopiero zwiększenie jakości danych poprzez na przykład taki proces, jakiego używa OpenStreetMap, mianowicie wielokrotne nagrywanie tych samych śladów i wybieranie wartości średnich, dopiero taki proces prowadzi do dokładnych map. I dlatego mapy OpenStreetMap są lepsze od map na wteka, tego Atlasu, Google'a czy jakiekolwiek inne. Dobrze, tutaj jeszcze mi kolega podpowiada, żebym pokazał szablony. Ja oczywiście tutaj, takując na przykład jakąś rzecz, to wpisywałem to z pazy, czyli na przykład w przypadku tej drogi nacisnąłem sobie magiczny skrót i wpisałem tam Highway Residential. Co UMP? Dobrze, ale wnioski oczywiście dla osób, które zaczynają temat, jak najbardziej przydatne są szablony. Szablony to są po prostu predefiniowane zestawy tagów. Przykładowo na przykład, żeby nie pamiętać, czy to było Highway Residential, czy coś tam, to po prostu można sobie wyklikać tę drogę, przykładowo zróbmy z tego autostradę. Pyk, coś jeszcze można podpisywać, numer referencyjny, czyli ten numer autostrady, przykładowo A4, totalnie od czapy. Jednokierunkowa, to oczywiście, jeśli żaden z tych tagów nie jest spełniony, nie ma sensu zaznaczać. I już w tym momencie nawet nam zmieniło kolor. No. Tak, do tego po to, żeby pokazać, że są szablony i coś tu powiedzmy można sobie wyklikać, zamiast tam szukać gdzieś tam po Wikipedii, po tej wiki OpenStreetMapowej, jakie tam tagi były, to są szablony i to jest, w podstawowym zakresie jest to dobre. Nacisnę Ctrl-Z, żeby przed tym gdzieś poszło. Nie, czasami się tak zdarza, kiedyś poprawiam po człowieku, które drogi polne otagowały jako sekundę.
Ondarę i po prostu była taka jedna wielka siatka dróg wojewódzkich. Masakra, to źle narysowany, to na oko rysował. Właśnie, starajmy się nie rysować na oko. Gdy nam się wydaje, że ta droga gdzieś tu biegnie, to nie rysujmy tego na oko, bo na 100% będzie w złym miejscu. A to już było do PL wojennej, zanim się ustaliła prezentacja dróg z polskiego na angielski. To to jest fałsz, teraz pamiętam. Nie zrozumiałem pytania. Że było PL wojennej, w sensie, zanim się ustaliła prezentacja dróg z angielskiego na polski. To wojna ciągle trwała. Nie, ale tak ja pamiętam, że to. Dobra, tutaj w międzyczasie włączyłem podkład Binga. Właśnie, co to jest Bing? Mianowicie firma Microsoft, niestety muszę was być może znać. Ale firma Microsoft rok temu udostępniła swoje zdjęcia, których jest właścicielem, udostępniła dla projektu OpenStreetMap. Krótko mówiąc, na podstawie zdjęć z Binga, tak to nazywamy, czyli tych zdjęć, które są tam to są te same zdjęcia, które są w serwisie mapowym Bing. maps.bing.com. Są to same zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć możemy rysować. Niestety minus jest tego taki, że te zdjęcia nie mają pokrycia całej Polski, a wręcz przeciwnie. Te zdjęcia tylko są dostępne dla większych miast w Polsce. W tym przypadku akurat tutaj się załapaliśmy się na kawałek Kielc, dlatego mamy zdjęcia. I oczywiście na podstawie tych zdjęć możemy sobie rysować. Szukam tutaj czegoś, co jeszcze nie jest narysowane, żeby tak przykładowo narysować. No tu jakiś kawałek pełnej drogi widzę, a to sobie narysuję, a co? O, chyba jakiś podjazd. No tak, na mnie to jest droga gruntowa, czyli po prostu zrobię sobie hajutra. O, i już jest troszkę narysowana. Tu jest o tyle fajnie, odnośnie Binga, to co chcę powiedzieć, to, że Bing... po prawej stronie to tam jest. Po prawej stronie? To jest strzał niebieski. To? To jest taki strumień narysowany chyba od czapki. Nie, ten strumień tutaj biegnie, on tak tędy, no. Tylko, że ktoś ma dużym uproszczeniu też to narysował. Nawet możemy zobaczyć oczywiście każdy obiekt w tym, w kwestii ta pasmo historię. Możemy zobaczyć, kto to narysował taką. Mam nadzieję, że to nie wiem ja. A to WMP rysowało. Popalor Kun, czyli nasz kolega. Dobra, nie będę usuwał tego tagu source, bo to też chyba jest... Chyba po dużym piwie. Proszę? Po dużym piwie. W pierwszych etapach rozwoju mapy, kiedy nie ma w ogóle żadnych informacji, nie było jeszcze z nich wytłuczek, to nawet sama informacja, że tutaj jest rzeczywiście jakiś ciek wodny, w połączeniu z jego geometrią, bardzo uproszczoną, wiadomo, że taki strumień raczej nie będzie płynął w ten sposób, bo inaczej musiałby być jakimś kanałem nawigacyjnym po prostu przecięty. To już było jakąś tam wartością w sobie. Natomiast oczywiście teraz, kiedy mamy zdjęcia wyżej, możemy to rysować dokładniej, tego typu informacje są usuwane. Tak, dokładnie. To po prostu ktoś narysował zapewne na tak zwane oko. Na podstawie zdjęcia można by ten cień wodny poprawić, jeśli komuś by się chciało, jak najbardziej. Okej. To, co chcę powiedzieć w Bingu, zacząłem mówić, ale nie skończyłem, to, że często zdjęcia Binga wymagają kalibracji. Nie wiem, może pokażę to na przykładzie Torunia, bo tam jest to bardzo ładnie rozjechane. Akurat tutaj akurat to się zgadza, więc jest dobrze, więc tutaj troszkę musiałbym mącić. To ok. Załaduję sobie jakiś kawałek Torunia. Czy ktoś jest z Torunia? Nikt nie jest? Ale on nie jest problem. Dobrze, tutaj jak to widać? Widać, prawda? To jest ta droga narysowana w OpenStreetMap. Na podkładzie Binga jest o tą drogą, tutaj widać ją. Oś jest nie widać. Widać, że jest przesunięcie. Ja już sobie kiedyś to mierzyłem, prawdopodobnie to będzie gdzieś w okolicach 10, ale to akurat złe miejsce do zmierzenia, ale. Ale tylko woli ciekawości sobie tak zmierzę. O, tak, pi razy oko. 10 metrów to jest przesunięcie. Wektorkiem sobie to zmierzę. Dobra, takie zdjęcia, takie podkłady Binga trzeba kalibrować. Koniecznie trzeba kalibrować, ponieważ rysowanie na podstawie takiego podkładu
tworzy po prostu złe dane. One będą teraz układane dobrze, wszystko będzie fajnie, tylko że po prostu będą przesunięte o te 10 metrów, czy nawet więcej. 10 metrów to jeszcze powiedy, aplikacje, w nawigacji sobie z tym poradzą, ale moim życzeniem byłoby, żeby to było jak najbardziej interesowane. Dobrze, jak taki podkład się kalibruje? Można go kalibrować na podstawie śladu czy pies, na przykład własnych lub tych, które są w bazie OpenStreetMap. Bo oprócz danych OpenStreetMap, czyli tych tak jakby stroj, można się pobrać sobie ślady czy pies, które ktoś tam kiedyś wybrał. Zobaczę, czy jakieś tutaj są. No jakieś są. Jest tutaj jakaś fajna sieczka. Oczywiście można to tak... ja to robię, to powiedzmy, tego nie widać, to wymaga tak chwili skupienia, chwili usiągnięcia przy tym i popatrzenia. Generalnie nadają się do takiej kalibracji dobrze na przykład ślimaczyce autostrad, dlatego że jest tam po pierwsze dużo śladów, ludzie bardzo często tam jeżdżą. I jeżeli mamy siatkę kilku ulic, na których widzimy dużo śladów, mam nadzieję, że nie słychać, to wtedy lepiej jest to widać. To znaczy ze względów dydaktycznych to jest pokazane na jednym skrzyżowaniu. Natomiast jeżeli chce się to robić rzeczywiście precyzyjnie, to lepiej wziąć sobie jest duży fragment i wtedy to porównywać. To znaczy nie zgodzę się z tą marką, jeżeli chodzi o te ślimaki na autostradach, z tego względu, że odbiorniki GPS mają taką tendencję do rozjeżdżania się na zakrętach. Po prostu wypala taki ślad, po prostu jest poza ten, jest nieprawdziwy, nieprawidłowy. To znaczy nie chodzi tutaj właśnie o skrzyżowania, proste parki. Proste parki spalone. Znaczy nie chodzi mi o kalibrowanie na samym ślimaku, tylko o limit. Okay. A tak, to tutaj masz rację. Dobra, kalibrowanie jest dosyć proste. Gdy sobie klikniemy warstwę Binga, to z warstwa danych, czyli to co widzimy, te kolorowe kreski, to jest z warstwa pobranych danych GPS, to z warstwa Binga, czyli ten podkład. Możemy oczywiście sobie włączyć i takie inne tam rzeczy. Ale ja dążę do tego, żeby pokazać, jak się robi wyrównanie. Wyrównanie się w ten sposób, że się po prostu klika na wyrównanie. Nic tutaj nie trzeba wpisywać. Można wpisywać, jeśli się zna te wartości, ale można po prostu w tym momencie chwycić sobie myszką i mniej więcej przeciągnąć w ten sposób. I tyle. Tu jeszcze trzeba zaakceptować. I w tym momencie mamy mniej więcej skalibrowany podkład Binga do rzeczywistości i możemy w tym momencie już coś rysować na podstawie właśnie tych zdjęć. Do czego jeszcze? Czasami zdarza się, że nie ma śladów czy GPS. Dobra sprawa, nikt tędy nie przejechał, a nawet jeśli przejechał, to nie brał tych śladów do OpenStreetMap. No, dobra sprawa. Ludzie, że tacy jak ja, czy inni entuzjaści wrzucają te ślady, nie każdy musi. Chcielibyśmy, ale niestety nie. Tak sobie, czasami myślę, że fajnie byłoby, gdyby tak kierowcy tirów na przykład wrzucali te swoje ślady, bo po prostu byśmy mieli... Z przystankami w lesie. Czemu nie? Można je prezentować jako point of interest. Dokładnie. Jeszcze ocenki. Ja osobiście uważam, część osób się może ze mną nie zgodzić, między innymi Andrzej, którego niestety dzisiaj nie ma. Ja uważam, że możemy sobie zrobić kalibrację do podkładu geoportalu. Z tego względu, że bądź co bądź zdjęcia te państwowe z geoportalu są dosyć dobrze skalibrowane. W sensie nie spotkałem się jeszcze za bardzo z sytuacją, kiedy przesunięcie byłoby większe niż 2 metry. Weryfikuję to oczywiście za pomocą siadu GPS, bo inaczej za bardzo nie można. A jaki jest zasięg tej kalibracji Bingu? Jeżeli przesunęliśmy teraz kawałeczek mapy do Binga, to czy nie przesuniemy na przykład, jeżeli gdzieś nie jest dobrze skalibrowany, to nie przesuniemy na przykład jakiejś pod toruńskiej miejscowości dobrze skalibrowanej mapy? Chcesz coś tak powiedzieć? Ja właściwie nie jest dobrze. Jest to chyba, wydaje mi się, że przesuwa się cała mapa. Niestety z Bingiem jest tak, że po prostu trzeba powiedzmy, że mamy jakiś tam obszar kilometra i na nim edytujemy. Jeśli przesuwamy się powiedzmy na kolejny kilometr kwadratowy, trzeba sprawdzić kalibrację. No niestety, jeżeli chodzi o Binga, trzeba być czujnym i kalibrować to za każdym razem. Jeżeli chodzi o zdjęcia lotnicze, to są one tworzone urzędy, bo robią to w ten sposób, że mają swoje punkty odniesienia, co do których kalibrują. Natomiast jeżeli mamy do czynienia na przykład z Microsoftem czy z Google, to chcą one generalnie stworzyć poglądowe mapy dla użytkowników na rzecz do celów użytkowania tego w internecie.
I wtedy jest tak, że robi się algorytmiczne połączenie kwadratów czy fragmentów mapy ze sobą i wtedy zdarzają się przesunięcia. Na przykład tak jest w przypadku Torunia. Jeżeli dobrze skalibrujemy centrum, notabene jest tam taki jeden budynek, który jest punktem odniesienia, kiedy ja mapuję Torun, to wtedy widzę, który narożnik mam przesunąć i wtedy wszystko działa. Jeżeli dobrze selektujemy jeden, ustawimy dobrze jeden fragment, to może się zdarzyć, że 8 km dalej już będzie źle. Także trzeba taką mapę dość dokładnie poznać. Takie rzeczy zdarzają się niezbyt częste, co prawda, ale mogą mieć miejsce, więc trzeba być uważnym. Dobrze, tutaj to, co widzicie w tym momencie, to jest podkład właśnie zdjęć z geoportalu. Chcę po prostu pokazać, jak przykładowo na przykład zrobić sobie kalibrację. Krótko mówiąc, rysujemy sobie jakiś tam kawałek, przykładowo dwa cinki, takie skrzyżowanie jest prostopadłe. Rysujemy sobie dwa takie odcinki, mniej więcej, żeby się zgadzały. Wyłączamy sobie widoczność tego, włączamy sobie Winga i w tym momencie robimy to, co robiłem wcześniej, czyli klikamy sobie nowe wyrównanie i możemy sobie jakoś tam poprawić, prawda? Krótko mówiąc, no, narysowanie jakiejś tam figurki, powiedzmy w tym przypadku dwóch linii, po to, żeby skalibrować kolejne. Przypominam, że rysowanie na podstawie zdjęć geoportalu no, nie do końca jest fajne, jest kuszące, ale tak, trzeba żeby mieć na uwadze, że nie mamy na to zgody. Dobra, lecimy dalej z prezentacją, czy ze slajdami. Najczęstsze błędy. Niepołączone drogi, czyli mówiąc w slangu nie styki. To jest to właśnie, o czym kolega mówił, że po prostu jakieś dwie drogi są niepołączone. Nie wiem, chyba tego nie ma potrzeby nawet za bardzo tłumaczenia. Krótko mówiąc, to jest właśnie, dlatego właśnie między innymi nie lubię potacza, bo często zauważyłem, że użytkownicy rysują mniej więcej coś takiego. No, załóżmy, że to jest jakaś druga droga. Oni rysują sobie jakąś tam drogę. O, z tej odległości już wygląda fajnie, prawda? Ale gdy przybliżymy, jest nie styk. Oczywiście wszystko bierze w jeżeli chodzi o nawigację. Brak numeru dróg. No jedna sprawa, to nie jest jakaś to straszna zła rzecz, ale jeśli na przykład droga krajowa ma jakiś numer, no to fajnie by było, żeby jednak ten numer się pojawił. Używanie skrótów w nazwach. Ogólnie WSM Polska przyjęliśmy, że nie używamy skrótów, bo robienie skrótów są aplikacje, czyli aplikacje, które będą korzystały z tych danych, one mają sobie na przykład zamienić takie rzeczy jak świętego na ŚW, kropka i tym podobne rzeczy. Dane powinny być w pełni, dane wobec nich powinny być z pełną nazwą. Używanie skróconych nazw. No to już to już taki w sumie szczegół. Nazwa ulic używamy pełnych nazw, czyli Adama Mickiewicza, a nie Mickiewicza. Na większości serwisów mapowych oczywiście jest Mickiewicza, przecinek Adama albo samego Mickiewicza. My podjęliśmy decyzję, że używamy pełnego nazwiska. Tagowanie pod render mapy. To jest po prostu błąd polegający na tym, że ktoś sobie wyda jakąś drogę, stwierdzi, że nie to tak nie wygląda w rzeczywistości, więc sobie ją narysuje w ogóle jakoś po swojemu, tak żeby się to zgadzało z rzeczywistością. Z tym, jak on to widzi, a jest to niezgodne z semantyką. Krótko mówiąc, tak wiemy semantycznie, a nie tak wiemy pod render mapy. I wiadomo sprawa, nie zawsze nęsiemy drogę i na przykład, wiadomo sprawa, że mapa jest pewnego rodzaju uproszczeniem, siłą rzeczy. Na przykład pewnym uproszczeniem jest to, że drogi w rzeczywistości są różnej szerokości, a na mapie zawsze jest to takiej samej szerokości kreska, czy tam linia. Oczywiście są. Za czasem chodzi. Oczywiście wobec nich można narysować taką drogę jako obrys po prostu tej drogi, jako obszar. Też będzie fajnie. Będzie fajnie wyglądać, ale to jest strasznie dużo roboty. Literówki, no to tak jak napisałem, trzeba starać się wpisywać te wszystkie nazwy i rzeczy poprawnie, bo nie będzie to działać. Jak można pomóc w projekcie? Rysować mapę to już wiemy, prawda? Nagrywać ślady GPS. Teraz jedna sprawa, każdy telefon prawie, że ma odbiory GPS, może nagrać ślady, gdzieś jedzie przez Polskę i wrzucić go do bazy. Ktoś być może narysuje tę drogę. Mówię być może, bo rzeczywistość jest taka, że my owszem ten ślad sobie wrzucimy, ale
szansa, że ktoś na podstawie tego śladu narysuje jakąś drogę, jest bardzo mała. Najlepiej gdybyśmy, nie mając ten ślad, narysowali tę drogę i byłoby fajnie. Rozwijacie programowanie OSM, o tym za chwilę, tak jak napisałem. Tworzyć narzędzia do konwersji z różnych źródeł. Chodzi o to, czasami powiedzmy, czasami uda się pozyskać jakieś dane, które są w formie cyfrowej, tylko po prostu w innym formacie trzeba napisać jakiś konwerter. Tak na przykład było w przypadku UMP. No, trzeba było stworzyć konwerter, który przekonwertował z ichniejszego formatu łupowego do naszego OpenStreetMapowego. Trzeba było potem jeszcze oczywiście po przekonwertowaniu to wszystko poprowadzać. Śledzić remonty i je donosić. To jest coś, co bym sobie bardzo życzył, żeby w każdym większym mieście był człowiek, który opiekuje się OpenStreetMap w obszarze swojego miasta. Przykładowo nieszczęsne Kielce, do których dzisiaj przyjechałem, okazuje się, że o ile dwa miesiące wcześniej ładnie dopieściłem, bo byłem akurat w Kielcach i ładnie tam dopieściłem, ponanosiłem wszystkie remonty, pozamykane drogi i tak dalej, to okazuje się, że teraz przyjechałem, znowu jest zmieniona organizacja ruchu, znowu jedno rondo zamknięte i tak dalej. Jest masakra. Fajnie byłoby, gdyby ktoś to nanosił, żeby każdy w swojej miejscowości nanosił takie rzeczy do OpenStreetMap. Oczywiście za chwilę o tym będę mówił jeszcze, ale ja używam OpenStreetMap w nawigacji. Krótkąc jadę sobie samochodem i używam OpenStreetMap. I uderzaj do urzędu w celu pozyskania danych. To jest właśnie ten nieszczęsny geoportal, ale to nie do końca. Każdy urząd, każda jednostka samorządowa na poziomie na przykład starostwa posiada coś, co się nazywa, a przynajmniej powinna posiadać, ewidencja budynków i gruntów bodajże, lub odwrotnie, gruntów i budynków. No, to są dane w formacie cyfrowym i można jak najbardziej je użyć. Technicznie można. Problem jest tylko taki, że urzędy nie chcą się z tym dzielić, no bo nie wiem, bo zupa była zasłona. Oczywiście zasłaniają się prawem jak najbardziej, ale nie jest tak źle. Okazało się na przykład, że władze miasta Szczecina, władze miasta Wrocławia i bodajże Siedlec jednak te dane udostępniły do projektu OpenStreetMap i nie było z tym problemu. Więc nie jest to taka beznadziejna sprawa. Jeśli ktoś na przykład ma bliskie kontakty w urzędach czy coś, może spróbować na przykład pozyskać takie dane właśnie do projektu OpenStreetMap. Chodzi o najczęściej o dane adresowe i adresy budynków, no bo to jest rzecz, którą się najgorzej wprowadza. Dane adresowe, czyli poszczególnie wklikać te numerki domów ręcznie, to jest strasznie pracochłonna praca. Pracuję bez sensu. Jeżeli mówilibyśmy o psychologii urzędnika, to trzeba powiedzieć, że nie chcą się dzielić tymi danymi z jednej prostej przyczyny. Jak się mówi po polsku, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż z tego czasu na danych prowizyjnych można było zarabiać, bo sprzedawało się granice działek, ale tak naprawdę nie na tym urzędy zarabiały. Pieniądze zarabia się pieniądze zarabia się na śmieciach, pieniądze zarabia się na wodzie, na prądzie, na gazie, na dostarczaniu geoinformacji o infrastrukturze technicznej. OpenStreetMap tak naprawdę nie ma jako punkt ciężkości zbierania tego typu informacji, czy też dostarczania ich za darmo na przykład jakimś firmom, ale obawa, że tego typu dane mogą w pewnym momencie taki etap osiągnąć, prowadzi do tego, że urzędy dzielić się czymś takim nie chcą. I to po prostu trzeba uświadamiać, że jest to błędne założenie, bo naszym celem jest coś zasadniczo coś innego. Tutaj do przykładu zaznaczę kilka wcześniej stron. Mianowicie chciałem pokazać, jak wygląda na przykład, to jest Szczecin, to co teraz widzicie. Tak wygląda Szczecin w Google Maps. Mam tu fajny sobaczek. A tak wygląda w OpenStreetMap. Wszystkie budynki, wszystkie dane adresowe i wszystkie drzewa. Z tymi drzewami to ja sobie chciałem może przesada, ale były te dane, więc je wprowadziliśmy. Okej. Okay. Inny przykład. Właśnie, Marek, dziękuję jeszcze raz. To jest przykładowa nasza okolica, która wygląda w OpenStreetMap. Przepraszam, Google Maps. Właśnie Google Maps, które jest tak fajne, przez niektórych po prostu niektórzy się podniecają strasznie Google Maps. Na obszarach wiejskich leży i ćwiczy. Tu gdzieś jesteśmy, o tu chyba. A nie, tu przepraszam. Widzicie różnicę? No po prostu. O. To bodajże Marek wysłał tutaj kawałek. Tak, w Podlaczu. To jest Legnica, a niestety pokazane wygląda.
Tak wygląda w tym. No, co tak wygląda w OpenStreetMap. Tutaj ktoś, te kreski, które byście się zastanawiali, co to są płoty. Ktoś po prostu wyrysował to z dokładnością do jednego płotu. W OpenStreetMap są oczywiście różne kategorie płotów, więc płot jest płotem nierówny. Jeżeli byście edytowali, to dowiecie się, czy jest to. Czy tam są sztachety, czy też jest to siatka? Na przykład, czy też jest to płot z cyklami? Płoty można różnicować jak mnóstwo innych rzeczy. Da się też oznaczyć, czy płot ma u góry dół kolczaste? Da się. Tak. Dobrze. Co my tu mamy na slajdzie? Natomiast rzeczywiście nie ma taru, czy symbolu z koncentracji. Nie ma pola minowego, nie ma całej kategorii informacji, które dotyczyłyby obszarów dotkniętych kryzysem. Jeżeli już dotykamy takiego, powiedzmy, żartując, po prostu z tą historię, jest jeszcze wiele rzeczy, czy kategorii informacji, celowo o takim czymś poważnym mówię, które można uzupełnić. To jest projekt, który cały czas się rozwija. Tak. Nowe tagi ciągle powstają i ciągle są jakieś propozycje, na przykład jak tagować coś tam, prawda? Jakaś w ogóle rzecz. Niemcy zrobili coś takiego, co nazywa się Open Game, na przykład. Open co? Open Game, tak. Open Game jest to strona dla homoseksualistów obojga preferencji, którzy chcą wiedzieć, gdzie znajdują się ich ulubione lokale, miejsca kontaktowe. Z zaznaczeniem jako tak. Męsko-męski bądź damsko-damski, żeby nie było nieporozumień. Okay. Dobrze, teraz dwa słowa o tym, co my robimy jako OpenStreetMap Polska. Jednym z naszych obecnie naszym dzieckiem jest coś, co nazywamy OSMAP-ą. Jest to po prostu mapa, która jest renderowana na podstawie oczywiście danych OpenStreetMap. Tylko jest to po prostu nasz własny render, który jest w zamierzeniu dostosowany, tak zbliżony do naszych polskich standardów rysowania map. Tutaj przykładowo Katowice, a Katowice są dlatego, bo kolega chciałby pokazać transport publiczny. Może pokażę, jak to wygląda. Mapa czarno-biała, to jest czarno-biały mapnik. A to jest transport publiczny, czyli po prostu overlay, nakładka przezroczysta, która pokazuje linię transportu. Nie wiem, który kolor co oznacza, ale jeden na pewno są to autobusy, a drugi są to tramwaje. Dobrze. Oczywiście w tej OS-mapie, na boku mi się nie mieści, mamy jeszcze, renderują się szlaki turystyczne. W sumie jesteśmy jedynym chyba na tę chwilę serwisem mapowym, który pokazuje szlaki turystyczne, tak jak to powinno być pokazane. Nie w jakiś tam sposób prowizoryczny, nie w sposób nakładki, bo one się po prostu renderują. No i tyle. To właśnie, jak można pomóc? Brakuje nam trochę, że tak powiem, jakby to powiedzieć, rąk do kodowania. Przydałoby się tutaj na tej rozmapie, przydałoby się dorzucić jakąś wyszukiwarkę, żeby dało się na przykład znaleźć szybko jakąś miejscowość na Kielce. Przydałoby się dorzucić jakąś eksportałkę, czyli po prostu kawałek softu, który na przykład pozwoliłby na wyeksportowanie danego fragmentu mapy w formacie na przykład PNG, jakimś graficznym, tudzież kawałka kodu HTML do osadzenia na stronie. No przykładowo jakiegoś tam iframe'a, którego się nie powinno używać. A ma pokazać, że tutaj błędy mogą zgłaszać, tak? No tak. Nie powiem o tym. To właśnie, jeżeli chodzi o mapę, jeżeli chodzi o właśnie o te osoby, które by nam mogły pomóc przy kodowaniu. Innym takim projektem właśnie jest taki projekt Map Osmatic. Rzecz polega na tym, że na przykład wybiera się jakiś obszar z mapy i on powiedzmy się renderuje się w formacie SVG w formie takiej papierowej mapy, jak taka klasyczna mapa papierowa, z tym, że tam na przykład jest indeks ulic i ogólnie co powiem fajnie wygląda. Przydałoby się coś takiego właśnie u nas zrobić. Właśnie w oparciu o nasz render tutaj, ten właśnie, który pokazałem przed chwilą. Render on demand. To jest taka moja koncepcja. To, że daleka gdzieś w przyszłości byśmy chcieli, żeby coś takiego powstało, mianowicie, że ktoś sobie na przykład
bierze kawałek tych danych, właśnie tworzy wiosnę przykładowo, albo bierze, po prostu ściąga, coś tam rysuje, tworzy i potem powiedzmy wrzuca to gdzieś tam właśnie do tego naszego silnika renderującego i mu się to ładnie renderuje. Jest to, że tak powiem, jeden z takich luźnych pomysłów. Okej, okay, tu jesteśmy. Co z tego można mieć? To, co tutaj napisałem właściwie. Satysfakcja, że robi się coś fajnego, pożytecznego, no to oczywiste. Lecz odejmę swojej okolicy. Dana sprawa, jeśli się, że powiem, coś mapuje, bierze się w udział w tym projekcie na przykład, no to siłą rzeczy zauważa się pewne rzeczy, które do tej pory się nie zauważało. Na przykład zauważa się, że są kosze na śmieci, jakieś kapliczki, jakieś krzyże i takie inne rzeczy. Lepsze stronie pogryzie do nogi chodzi o to, że często jeżdżąc na rowerze, można zostać przegonionym przez jakichś ludzi z igłami i poszczutym psem. A na zasadzie, a czego pan tutaj szuka? Może złe psy też oznaczyć. No ale złe psy są ruchome, trochę ciężko je atakować. No, czy można zaznaczyć podwórko, na którym jest, no coś tam, do na się bed. Po prostu często aktualizować. Owner równa się wars. Tak, takich danych nie wprowadzamy, bo właśnie raz wprowadzona taka dana może zostać po prostu na dziesięciolecia, więc nie ma jeszcze za mało jest osób, żeby takie dane... Może będzie miał możliwości. No ale nie wiemy, ile ten pies będzie żył, prawda? Może tak... Nie interponować. Dobra, uznanie innych. To oczywiście tutaj takie... To jest tak pół żartem po sobie, ponieważ dziewczyny raczej nie będą mdlały na... Gdy im się powie o tym, że się bierze projekt udział. No chyba, że to są te dziewczyny, które też mapują, no to może tak. Albo studiują geografię, no to się zdarza właśnie, że te dziewczyny, które studiują geografię, to bardziej są tak, bardziej są zachwycone, gdy im się powie, że taki projekt istnieje. Nieśmiertelność. Z tą nieśmiertelnością chodzi o to, że gdy już tam coś tam narysujemy w tym OpenStreetMap, to te dane tam już będą w tej historii, dopóki będzie istniał projekt. Dobra, no i właściwie już zbliżam się do końca. Właściwie już się zbliżam. Mianowicie, jak można korzystać z tego, z tych danych? Podstawowa sprawa, no oczywiście można sobie tam popatrzeć coś na mapie, coś tam, czegoś się tam dowiedzieć, na przykład taki sztab biegnie tędy, a taki którędy indziej. Można sobie taką mapkę, przykładowo, nie wiem, tworzycie jakiś projekt, na przykład niech to będzie trywialny folder reklamowy. Trzeba tam zamieścić mapę, klient sobie życzy, żeby zamieścić tam mapę dojazdu. No fajnie, Google Maps, jak już wiecie, nie możecie użyć, bo łamiecie w tym momencie licencję Google'a. TarGeo też chyba nie jest zbyt fajne. Pozostaje Wam właściwie OpenStreetMap, tudzież jakiś inny projekt, który jest otwarty. Nie będę wymawiał jego nazwy. Ewentualnie Microsoft. No oczywiście, że nie. Więc możecie po prostu sobie tę mapę wziąć, dostosować tam, jeśli będzie coś trzeba poprawić, możecie coś tam sobie dorysować, jeśli brakuje jakichś rzeczy, wyrenderować ją i umieścić w tym folderze. No i podstawowa sprawa, w czym ja opatruję, jakby to powiedzieć, cel OpenStreetMap, znaczy mi to jest najbliższe, bo ja z tego korzystam, to jest po prostu nawigacja samochodowa. Dane OpenStreetMap są coraz częściej używane właśnie jako podstawa, jako właśnie dane do nawigacji samochodowej. Ja na przykład mam telefon z Androidem i używam programu właśnie Osmand. Moim zdaniem, kiedy napisałem, jest to najlepsza nawigacja na tę chwilę, korzystająca z danych OSM. Jak tutaj wypunktowałem, ma możliwość routingu offline, online, czyli krótko mówiąc, można sobie pobrać jakiś tam obszar, na przykład Polskę, ściągnąć po prostu tam w konfiguracji tego programu i on, że powiem, mając tę mapę, będzie potrafił sobie wyznaczyć routing offline, bez połączenia z internetem, bo dużo z nawigacji, które potrafią to robić, ale potrzebują połączenia z internetem. No niedawno Osmand też to tak miał. Deweloperzy niestety, na szczęście, to ostatnio tam pracują i robili ostatnio routing offline. Jak najbardziej to działa. Routing pierwszy rowerowy, no to dla sprawa, na przykład idziemy w góry, chcemy na przykład się przejść jakąś ścieżką, czy coś, możemy sobie wybrać tam tryb pierwszy i będzie nas prowadził po ścieżkach, footwayach i podobnych rzeczach. Mapy offline, online. Chodzi o to, że właśnie można sobie ściągnąć całą paczkę, czy całą Polskę, a można po prostu korzystać z tych kafelków, które są na przykład na stronie głównej, czyli z tego właśnie mapnika. Oczywiście trzeba połączyć z internetu, żeby to działało. Komunikaty głosowe, czyli właściwie nie będę się rozgadywał. Jest wszystko, co jest potrzebne. Okej, okay, to wszystko. Dziękuję. Teraz Marek ma głos.
Pierwszy brak publiczności, czy ktoś chce się napić kawy? Może, bo jest już dość późno i może byśmy zrobili sobie 5 minut po to, żeby się trochę odświeżyć. Może ja powiem króciutko na wstępie dlaczego. Pracuję od pierwszej połowy lat 90. nad trójwymiarowymi modelami miast. Byłem doradcą rządu niemieckiego, tworząc pierwsze modele 3D GIS, które w ogóle w Europie powstały. Oraz rozwijałem trójwymiarową nawigację, pierwszą w Europie trójwymiarową nawigację samochodową, tworząc takie pojęcia jak Level of Detail czy 3D Landmarks. A w tej chwili jestem asystentem wiceprezydenta koncernu Harman Becker w obszarze Navigation, odpowiedzialny za tak zwane Intellectual Property. Pod koniec lat 90. projekt, który robiłem, został przedstawiony młodej firmie Google, która właśnie powstała. Pokazaliśmy pierwszy stworzony trójwymiarowy otekstylowany model miasta pod Hamburg. Mówiąc, że moglibyśmy coś takiego robić, oni się temu przyjrzeli, powiedzieli sobie, taki projekt niewłaściwy. No, wtedy zacząłem pracować właśnie na tej innej firmie oraz rozwinęło się Google Maps oraz Google Earth. W projekcie OpenStreetMap widzę świetne początki oraz mam nadzieję, i jest to tutaj przedstawione, że da się stworzyć taki projekt, który będzie tutaj poważną i realną konkurencją wolnym oprogramowaniu dla tego projektu. Prezentacja miała być po raz pierwszy przedstawiona na Intergeo w tym roku, w największych targach geodezyjnych w Europie. Zrezygnowałem z przedstawienia tego, żeby przedstawić ją po raz pierwszy tutaj. Także zrobimy sobie może przerwę. Zrobię sobie przerwę, 5 minut. Muszę powiedzieć, że być może będzie to w tej chwili dość trudne przedstawienie w całości, całej prezentacji. Dlaczego? Trzeba mieć do tego dość świeży umysł. Po prostu. Dacie radę, to bo inaczej to mogę bardzo skrócić i to po parę minutach skończyło. Otóż o co chodzi? Swego czasu, gdy tworzono strukturę OpenStreetMap, pomysłem było rysowanie dwuwymiarowej mapy rzeczywistości. W tej chwili są obszary na kuli ziemskiej narysowane tak dokładnie, że wspólnota OpenStreetMap nie dyskutuje już na temat tego, w jaki sposób rysować ulice czy budynki. Dyskutuje się na temat tego, w jaki sposób najlepiej opisywać hydranty. Są już zmierzone wszystkie skrzynki na listy, a wspólnota chce rysować dalej. Tą energię, czy można wykorzystać do tworzenia coraz lepszych map. To, co mamy w Polsce, jest, że tak powiem, dość słabo rozwinięte. Natomiast tak się złożyło, że jest w tej chwili dość duża szansa zrobienia projektu, który wyszedł na skalę światową i który powstał właśnie w Polsce. Chodzi tutaj o OpenStreetMap, który jest nazwany roboczo 4D, żeby odróżnić to od OpenStreetMap trójwymiarowego. Kiedy zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób można by zrobić trójwymiarową mapę świata, skoro ona jest dwuwymiarowa, twórcy wpadli na dwa pomysły. Po pierwsze, punkt może mieć współrzędną wysokościową, a jeżeli mamy zamknięty obrys, taki jak na przykład obrys budynku, to można mu przypisać wysokość bądź liczbę pięter, i wtedy narysować przestrzenną bryłę zakończoną płaskim dachem. I właściwie ten stan trwa bardzo długo. Natomiast doświadczenia, które zebrałem przez już prawie 17 lat pracy nad modelami 3D rzeczywistości, spowodowały, że zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób można by zrobić to, zaimplementować te techniki w OpenStreetMap. Dlatego, że na szczęście, jakkolwiek pracuję w dużym koncernie tworzącym system nawigacji, to mówi on, że tworzenie map nie jest naszym biznesem
I jeżeli ja sobie chcę coś robić, to mogę sobie robić w swoim czasie. Bo dlatego mogę uczestniczyć w takim projekcie i swoją wiedzę, którą zdobyłem na ten temat, wykorzystywać do tego, żeby wspólnie z innymi członkami społeczności coś budować. Tak jak już mówiłem, OpenStreetMap składa się z trzech podstawowych elementów. Z punktu, z linii łamanej, czyli polinii, która może być zamknięta, oraz z relacji. Są to trzy elementy, które możemy wykorzystać do tego, żeby robić coś rzeczywiście trójwymiarowo. Ale w jaki sposób to można zacząć? Pierwsze, co się narzuca, to jest to, że punktowi, oprócz współrzędnej wysokościowej, możemy przypisać jakąś skomplikowaną geometrię jako relację, prawda? Możemy na przykład powiedzieć, że punkt będzie drzewem. Definiujemy sobie geometrię drzewa. Mówię na przykład, że jest cały katalog drzew różnych gatunków, które mają wysokość, szerokość, kolor itd. Przypisuję to do konkretnego punktu, który będzie targetowany. Mamy nawiązaną współpracę z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, która jest bardzo zainteresowana tym. Tutaj lista, którą widzicie, jest zrobiona, jest taka substrona, podstrona internetowa. I jest tam, czyli że czysto teoretycznie członkowie projektu OpenStreetMap mogliby wprowadzać całą ziemię, która jest. Jest tam kilkaset różnych gatunków, jak na razie, roślin. Można by było coś takiego robić. No ale jest to trywialne. Zastanówmy się, co można robić z linią. Linii mogę przypisać wysokość. Mogę przypisać im także szerokość. Mam ścianę. Mogę powiedzieć, że szerokość ta wcale nie może zaczynać się w prawo. Od kierunku rysowania może zaczynać się w lewo, może zaczynać się po środku. Czy to wszystko? Co tu jeszcze można zrobić? Mogę na przykład powiedzieć, że wysokość punktu, w którym startuję oraz punktu, w którym kończę rysowanie, jest inna. Uzyskałem w ten sposób taką wygodę. Czy to wszystko? Nie. Mogę powiedzieć, że ściana, która się rozpoczyna się pod jakimś kątem, na przykład 45 stopni. I kończy pod jakimś kątem. Uzyskam wtedy ścianę, która będzie przecięta. Co mogę jeszcze zrobić? Mogę powiedzieć, że ściana jest nachylona w pionie po pewnym kątem. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę powiedzieć, że ściana rozpoczyna się także nachylona w kierunku osi, jaką to rysuję. Czyli mogę uzyskać przykładowo tego typu efekty. Te dwa poniżej, te dwie były poniżej, jest to łączenie układów powodujących, że mogę uzyskiwać dość skomplikowane geometrie. Czy to wszystko, co mogę zrobić? Nie. Mogę powiedzieć, że są punkty opisujące otwory. Operacje boolowskie minus. Mówiąc, że taki punkt A bądź punkt B zaczyna się na pewnej wysokości, kończy się na pewnej wysokości. Mógłbym właściwie nawet opisać głębokość danego otworu w jakiejś ścianie jako tak. Czy to wszystko? Nie. Otwór, jeżeli go zdefiniuję, może też nie być w ścianie pod kątem prostym, on też może być nachylony pod pewnym kątem, wzdłuż płaszczyzny X bądź wzdłuż płaszczyzny Y. I wtedy mogę uzyskiwać
Mnóstwo różnych efektów. Rysując de facto jedną linią, która ma atrybut. Oczywiście ktoś, kto rysowałby w ten sposób, rysując jedną linię i przypisując do tego abstrakcyjne atrybuty, musiałby być naprawdę świetną wyobraźnię przestrzenną. Albo być fantastycznym matematykiem. Jest do tego potrzebny edytor. Czyli w widoku tradycyjnym, w widoku OpenStreetMap 2D, tak jak rysowany jest do tej pory, edytor rysuje mapę w postaci kreski. Ale mając odpowiedni edytor, który domyślnie, modelując geometrię w przestrzeni, uzyskiwaliśmy takie efekty, taki edytor powinien działać w ten sposób, że jeżeli rysujemy coś takiego, to w tle rysują się odpowiednie atrybuty. Ponieważ wtedy przy pomocy jednej linii będziemy mogli narysować most, który będzie miał wiele filarów. Na przykład. Bądź narysować przekrój na jakiejś autostradzie. Co można zrobić jeszcze? Co można zrobić z zamkniętym poligonem? Nazwijmy go sufit. Tak? My mówimy do tej pory, że jest to budynek, ale wyobraźmy sobie, że jest to sufit jakiegoś budynku i że można robić otwory. I że do tych otworów możemy stosować te same restrykcje, kąt, nachylenie, jak w przypadku ściany, czy też tego obiektu pierwszego, którego do tej pory mówiłem. Używając tylko tych dwóch elementów, przepraszam, trzech, taki zamknięty poligon możemy też nachylić. Może być w ten sposób fragmenty połaci drogowej budynku. W swojej pracy zawodowej miałem bardzo piękne zadanie. Stworzyliśmy z zespołem z Polski 2000 trójwymiarowych modeli zabytków architektury europejskiej, modelując katedry, kościoły. To była piękna praca. Jest to w tej chwili używane między innymi przez Nokia jako takie symbole 3D. W tej chwili przejęły to wszystkie inne koncerny i można coś takiego zobaczyć jako symbole. W każdym razie przy pomocy tej inteligencji mogę zapewnić, można narysować praktycznie wszystko. A jest to dość proste. Oczywiście koncepcję to można rozszerzać, rysując, przypisując na przykład linii atrybut, tak jak punktowi przypisywaliśmy drzewo, tak na przykład można się mówić, że żeby ułatwić sobie życie, to wszystko to, co jest powtarzalne, będzie brane z biblioteki jako symbol, więc na przykład odcinek będący mostem między punktem A a B będzie też parametryzowany przy pomocy jakiejś biblioteki trójwymiarowych symboli, które są już zdefiniowane, ich nie musi być wcale dużo, to w większości przypadków zadziała. Możemy też wreszcie przy pomocy w sposób parametryczny opisywać dachy budynków. Na przykład tak prosta rzecz, jak ta prosta w cudzysłowie, jak powiedzenie, że wszystkie połacie dachowe nachylone są pod tym samym kątem i wtedy można generycznie tworzyć formy dachów. Tworząc wreszcie bibliotekę form dachów, możemy opisać przy pomocy zapisu parametrycznego większość geometrycznych form dachów budynków. Akurat ten fragment, który pokazuję tutaj, nie jest już na szczęście tylko teorią wymyśloną, ale został zaimplementowany w dużej części przez kolegę, który siedzi tutaj na sali, Tomek Kędziela, wywołując tym głębokie poruszenie na forach zachodnich, którzy dopytują się, kiedy ta robota wreszcie zostanie skończona, bo oni chcą. Tutaj jest parę przykładów, co udało się zrobić przy pomocy tego zapisu parametrycznego. Może Tomek zrobił tutaj kawał świetnej roboty. No
i fajnie jest, że wreszcie wyszło z Polski coś takiego, co Niemcy się dopytują, kiedy my to wreszcie zrobimy. To też jest coś innego. To były chyba, zdaje się, pierwsze podejścia do tematu drzewa. F11? Kontrol. Co można robić jeszcze? Można na przykład dzień wykorzystując relację powiedzieć, że mimo na rzucie jest połączona przy pomocy relacji z profilem. Jest to, czyli że przez ten punkt, pod kątem prostym, przechodzi ten profil, jest tak zwany, czyli mamy profiler, dzięki któremu możemy modelować w bardzo przyjemny sposób mosty, fragmenty autostrad, bądź też fragmenty tunelów w terenie, bądź też na przykład stacje metra. Żeby móc coś takiego robić, potrzebna jest taka koncepcja jak piętra. Czyli mamy taki pomysł, który został dość skrótowo opisany, to nazywa się intermapping. Chodzi tutaj o to, żeby móc mapować wnętrza pomieszczenia, centra zakupowe itd. itd. Jeżeli będziemy mieli to, co tutaj opisaliśmy, to znaczy ściany, które będą przy okazji jako zamknięte, opisywane jako pomieszczenie, że będziemy mogli mieć atrybut, że tutaj jest na przykład Biedronka otwarta w godzinach tych i tych, bądź też powiedzmy jakaś druga pasaż zakupowy, gdzie jest mnóstwo różnych sklepów i będziemy mieli piętra, to będziemy mogli modelować coś, czego nie potrafi Google, czego nie potrafi jak na razie ten system. No tak, mamy piętra, tylko jak się do nich przedostać? Potrzebne są schody. Te schody geometryczne wpisywane są jako wektor, któremu przypisuje się atrybuty szerokość, ilość stopni oraz informacje, to są schody. I w zasadzie to dla wielu celów wystarcza, ale gdyby na przykład powiedzieć, że takie schody mogą mieć oprócz szerokości także poręcz po prawej, poręcz po lewej, poręcz po środku, kilka poręczy, jeżeli schody są bardzo szerokie. Jeżeli powiemy, jaki jest rodzaj stopni, to można będzie pracować już dużo lepiej. Co możemy jeszcze wprowadzić przy schodach? Możemy powiedzieć, że schody zaczynają się pod pewnym kątem i pod pewnym kątem kończą. Wtedy będziemy mogli rysować schody łamane w terenie. Kiedy opisałem to w specyfikacji, pomyślałem sobie, no tak, czy to załatwi wszystkie możliwe problemy? Nie. Bo schody, i w tym momencie było takie, no tak, ja do tej pory myślałem jako architekt, w ogóle nie miałem z programowaniem wspólnego, żeby było śmieszniej. Ja uczyłem rysunku na szkole sztuk pięknych. Także tutaj znalazłem się zupełnie przez przypadek w tej branży, ale bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć. W każdym razie tak, no, schody w terenie, mamy jakiś model terenu, jakąś katedrę, czy na przykład stopnie nad rzeką, które są bardzo długie, w jaki sposób to modelować. Przydałoby się jeszcze jedno narzędzie. I tutaj była następna propozycja, mianowicie rysujemy dwie linie, czyli przebieg najniższego stopnia, przebieg najwyższego stopnia. Łączymy tą linię, ta czerwoną tutaj, która symbolizowałaby, to są schody. Informacja, że to jest liczba pięter i wtedy można będzie modelować dość skomplikowane kształty. No tak, będzie można modelować wszystko. To było właśnie pytanie, czy to podejście załatwi wszystko. Niestety nie. Potrzebne jest jeszcze jedno, mianowicie jeszcze jedną metodą modelowania schodów będzie taka technika, w której rysujemy obraz. Mówimy, ten obszar to są schody,
I będziemy mogli wtedy wysuwać linię składającą się z stopni i linię składającą się z podestów. I wtedy w ramach tego zamkniętego obszaru będą wysuwane schody, które przebiegają na przykład wzdłuż jakiejś wygiętej ściany. To są bardzo, bardzo, bardzo proste elementy w opisie. Żeby coś takiego napisać, żeby można było potem wygodnie modelować, ja, wydaje mi się, że to są zbyt małe rysunki, to są te słynne hiszpańskie schody w Rzymie. Rysunek po lewej stronie to zdjęcie satelitarne, środkowe mury, to jest interpretacja, którą Mankowicz, streamer, zrobił to w tej chwili. I wynik po prawej to jest to, co z tego wychodzi. To jest nic niezadowalające, także optycznie. Potrzebne byłoby takie podejście, jak jest narysowane tutaj na dole. Niestety nie mam tutaj wyrewelowanego wyniku, czy też przypuszczalnego wyniku. Natomiast w stronie matematycznej czy analizy geometrycznej widać, że to musiałoby zadziałać. Teraz trzeba to napisać. Czyli co trzeba zrobić? To, co jest na szarno, to jest obecna struktura opastrywek. I to, jak tam wszystko działa. To, co jest na czerwono, to jest to, co trzeba zrobić. Trzeba napisać edytor danych OSM 4D. I właściwie można z tego będzie zrobić dwie różne mapy. Mapę 3D, po której można się będzie poruszać w czasie rzeczywistym. Oraz taką przesuwaną mapę. To jest ta czerwona z czarnym tekstem. Gdzie po prostu są już wyrenderowane fragmenty pod pewnym kątem i gdzie nic nie można robić, tylko przesuwać. Po prostu tak, na mapie turystycznej takie są narysowane centra miasta, takie w cudzysłowie, które wymiarowe. Prosty opis, ogromny projekt. Z kim to zrobić? Można by to zrobić oczywiście ze wspólnotą niemiecką, gdzie jest bardzo dużo programistów. Tylko ja się akurat zmieściłem i nie chcę tego robić. Tym bardziej, że tam jest taki projekt, który nazywa się osm3d.drm i jest tam takie dość proste podejście, tak jak mówiłem na samym początku, czyli punktom przypisujemy wysokość, zamkniętemu obrysowi przypisujemy wysokość i mamy model teorii, to jest wszystko, na tym się to kończy. Natomiast podejście, które zaczęliśmy tutaj z kolegą Tomkiem już po części realizować, znaczy zaczęliśmy. Ja sobie opowiadam takie różne chmurki, a Tomek ciężko pracuje i stara się czytać maile do niego, bo ciągle bombarduje informacjami, bo jest tylko jeden w tym wszystkim. Ale już same te informacje i pierwsze wyniki doprowadziły do tego, że zrobiła się burza i właściwie ta koncepcja, która w Niemczech była przygotowywana od lat, zaczyna się chwiać. Bo ta jest o wiele szersza i przewiduje od tej wiedzy. Są pierwsze miejsca, gdzie prawdopodobnie będziemy mogli rozpocząć. Jest Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, gdzie czterech nowych doktorantów wzięło się za ten temat, chcąc zacząć budować taki prosty edytor. Ale oni sami tego nie zrobią, to jest dużo roboty. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę się coś takiego włączyć, jest to nowy obszar działań i na pewno można zrobić to w ten sposób, że jeżeli ktoś chce w jakiś sposób pracować naukowo, to z pewnością wyskoczy z tego nie jedna publikacja, czy ciekawa praca. I właśnie to jest powód, dla którego po raz pierwszy przedstawiam tę prezentację właśnie tutaj na jesieni linuxowej, a nie na żadnych fachowych targach w Niemczech. Tak jak już mówiłem, ja pracuję dla koncernu na Wykre, w Monachium, pracuję w Centrum Naukowo-Badawczym i jestem odpowiedzialny za ocenę innowacyjności projektów. Lądują u mnie patenty z całej kuli ziemskiej, od pracowników koncernu, których jest kilkanaście tysięcy na całym świecie i wszystkie pomysły przechodzą przez moje biurko i muszę powiedzieć tak albo tak. W związku z czym w połączeniu z tą wcześniejszą pracą, z modelowaniem 3D, mogę powiedzieć, że gdybym miał oceniać ten projekt tak zupełnie z boku, to mógłbym powiedzieć, że
że on ma dość duże szanse, żeby stać się taką nową generacją opastrynną, która prędzej czy później się przyjmie. A moją prywatną paskudną satysfakcją będzie to, że nie wiem, że tu... Nie, źle, przepraszam. Będzie to, że stworzymy produkt, który będzie przewyższał obecne atrybuty produktu firmy Google na przykład. I że będzie to open source. Dlatego z wielką przyjemnością przyjechałem na jesień, wiem, sam jestem tu pierwszy raz. Nic o tym nie wiem, jak mówię, nie jestem programistą, moja żona jest programistą. No i miałem nadzieję, że kogoś z Was to zaciekawi. Jeżeli tak, to proszę o kontakt, o jakieś rozmowy, czy sobie zastanówcie się. Kontakt przez wspólnotę OpenStreetMap, przez forum na OpenStreetMap jest i tam na pewno mnie znajdziecie. I to właśnie wszystko. Chyba, że macie pytania.